Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze kroniki kryminalnej, są tematy, które same w sobie są bardzo interesujące, ale ich opracowanie, no cóż, nie są szczególnie szczęśliwe. Kto wie, ten wie, choć nie każdy się ze mną w tej kwestii zgadza. Niemniej spróbujmy raz jeszcze, i myślę, że tym razem warto zacząć od końca. 10 maja 94 roku w więzieniu Columbia w Wisconsin okszczony został więzień numer 177252, który odbywał tu swoją karę 937 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z doktryną chrześcijańską, chrzest zmywa z człowieka wszelkie grzechy. Więc od tego dnia więzień 177 252 był, w oczach Boga, tak samo czysty i niewinny jak ochrzczone niemowlę. Jako, że na tym łez Padole ów więzień nie przebywał dłużej niż pół roku, można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że wiele nagrzeszyć już nie zdążył, więc wielce prawdopodobne, że zasiada teraz po prawicy ojca. Tym więźniem był niejaki Jeffrey Dahmer, człowiek mający na swoim sumieniu co najmniej 15 istnień ludzkich oraz rzeczy mrożące płyny ustrojowe w żyłach, o których powiemy sobie za chwilę. Wspomnianego dnia, 10 maja 1994 roku, miały miejsce jeszcze dwa wydarzenia, które nadawały symbolicznego znaczenia Chrztu Damera. Po pierwsze, miało miejsce pełne zaćmienie słońca i choć od zarania dziejów zaćmienie słońca kojarzone jest z działaniem złych mocy, duchów i demonów, to są i tacy, którzy w tym zjawisku doszukują się otwarcia nowego rozdziału w życiu. Zaćmienie według nich pomaga pozbyć się traum, niepokojów i zmartwień oraz oczyszcza organizm. Tego dnia stracono także niejakiego Johna Wayna Gacy'ego. Faceta, który miał dwa razy więcej ofiar na swoim sumieniu niż Damer. O nim, jeśli chcecie, powiemy sobie jednak innym razem. Symbolicznie, John Wayne Gacy oddał za to swoje życie, aby na nowo narodzić się mógł Jeffrey Damer. Jestem przekonany, że on sam widział w tej symbolice dobry omen dla siebie, choć jak się niedługo okaże, całkiem niesłusznie. Odnoszę wrażenie, choć może błędne, że damer polskim fanom True Crime nie jest tak znany jak choćby Iceman czy Ted Bundy. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Dla amerykańskiej natomiast popkultury ten człowiek jest postacią równie legendarną jak Kuba rozpruwacz. Na podstawie jego historii powstawały utwory muzyczne, jak choćby 213 zespoł Slayer, całe albumy powstawały powieści oraz filmy fabularne, powstawały także sztuki teatralne, no i cała masa filmów i seriali dokumentalnych. W tym roku można było nawet kupić przebrania na Halloween w tematyce Jeffrey'a Damera, jak choćby jego charakterystyczne okulary. I nie chcę się tutaj bawić w moralizatora, ale słysząc o tej fascynacji damerem, mam z tyłu głowy rodziny jego ofiar dziesiątki niewinnych ludzi, którzy przeżywali horror i którym co jakiś czas się o tym horrorze przypomina, którzy do końca swoich dni nie zaznają spokoju. 28 listopada 1994 roku, niecałe pół roku po chrzcie Damera, on oraz dwóch innych więźniów zostali wyznaczeni do sprzątania łazienki w siłowni. Jednym z tych więźniów był Christopher Scarver, odsiadujący karę dożywotniego więzienia za potrójne zabójstwo. Christopher Scarver był osobą, jeśli nie religijną, to bardzo uduchowioną. Zbrodnie, za którą trafił do więzienia, popełnił rzekomo nie z własnej inicjatywy, a pod wpływem głosów, które go do tego nakłoniły. Ponadto głosy te, a była to podobno cała rodzina, mężczyzna, kobieta, jakiś chłopiec, być może nawet święta rodzina, niemniej głosy te powiedziały mu, że jest wybrańcem. Te głosy miały się znowu odezwać właśnie 28 listopada 1994 roku. Do tej pory Christopher Scarver patrzył na Damera z tłumioną niechęcią. On sam starał się całe życie być człowiekiem pobożnym i skromnym. Nigdy wcześniej przed swoją zbrodnią nie miał kłopotów z prawem i na nikogo nie podniósł ręki. Żył zgodnie z przykazaniami bożymi, dzień święty święcił, pościł i umartwiał się. I oto pojawił się w więzieniu Jeffrey Damer, za którym szła jak najgorsza reputacja, który nic sobie nie robił z ludzkiego życia, a później także z cielesnej powłoki, który potrafił robić innym tak makabryczne rzeczy, że ciarki przechodziły najtwardszych z osadzonych, kiedy o nich słyszeli. I ten Damer ośmielił się ochrzcić w imię ojca i syna i ducha świętego, zmazując z siebie formalnie wszystkie grzechy i stając się bez wysiłku człowiekiem czystym i niewinnym. Z dnia na dzień coraz bardziej Christopher Scarver nie mógł znieść widoku Jeffreya Damera, który w jego mniemaniu udaje tylko nawróconego, który cynicznie wykorzystuje naiwną wiarę pastora oraz innych życzliwych mu ludzi. Z dnia na dzień myśl o Damerze sprawiała Scarverowi ból i poczucie niesprawiedliwości aż do dnia 28 listopada, kiedy sam pan Bóg głosem Świętej Rodziny, jak wynika zeznań Skarwera, zapełnił go najpierw, że wszystko będzie dobrze i cokolwiek się wydarzy, ma się wydarzyć i przypomniał mu, że nie tylko jest jego synem, ale i wybrańcem. Następnie postawił Skarwera w jednym pomieszczeniu wraz z Damerem i kazał strażnikowi wyjść. Cóż to było, jeśli nie boski plan? Pytał sam siebie Skarwer. Potem wziął do ręki kilkukilogramowy drążek od Huntley i podszedł z nim do Damera, który na jego widok pobladł, a całe jego życie przeleciało mu przed oczyma. I zanim ruszymy dalej, kilka słów wyjaśnienia, dlaczego zaczynam od tej ostatniej sceny w życiorysie Damera. Przygotowując się do tego odcinka poza materiałami prasowymi, obejrzałem kilka dokumentów i kiedy dochodzi do końca damera, kiedy jest mowa o jego zrozpaczonym ojcu, zaczyna mi być go tak po ludzku żal. Zapominam wtedy o tych, których tak naprawdę powinno mi być żal, o tych młodych chłopakach, którzy nabierając się na sympatyczną fizys damera Weszli w Paszczelwa oraz o ich rodzinach, którzy po dziś dzień tęsknią za swoimi bliskimi, którzy odeszli jednak na zawsze. Zatem, żeby żal po końcu Damera długo nie trwał, a po wysłuchaniu tego odcinka pozostał raczej żal wobec jego ofiar, zaczynam właśnie od tego momentu. Zapraszam Was do wysłuchania opowieści o Jeffreyu Damerze, jak doskonale już wiecie. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Jeffrey Damer, pogodzony ze swoją przeszłością, z odpuszczonymi grzechami, ujrzał cień Skarwera, który podnosił swoją wielką rękę nad głowę, a w niej dzierżył ciężki drążek od Huntley. Jeffrey od wielu lat był na to gotowy. W 1992 roku w swojej mowie końcowej powiedział szczerze, że żałuje swoich czynów i chciałby umrzeć. Jednak w stanie Wisconsin. Kara ostateczna nie funkcjonuje, więc Jeffrey Damer został skazany na 15 wyroków dożywocia, co w przeliczeniu na lata dawało 937 lat więzienia. Wiadomo, Stany Zjednoczone. Zatem, kiedy ujrzał rzeczonego skarwera szykującego się do uderzenia, Damer nie poczuł strachu, lecz ulgę. Nie krzyknął, nie próbował uciekać ani się bronić. Uśmiechnął się tylko nieznacznie na widok drążka od Huntli, uświadamiając sobie ironię, a być może nawet symbolikę tego narzędzia otóż zginie od przedmiotu, którym zabił po raz pierwszy. Było to 18 czerwca 1978 roku. Osiemnastoletni wówczas Jeffrey Damer wracał samochodem ze sklepu i po drodze ujrzał autostopowicza. Był to młody, przystojny chłopak z dłuższymi, ciemnymi włosami, w sandałach i w dzwonach z dżinsu, bez koszulki z gitarą w dłoni. Jeffowi nie umknęła uwadze jego wyrzeźbiona opalona klatka piersiowa. Bez chwili zastanowienia zatrzymał się przy autostopowiczu. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robił. Tak naprawdę nie wiedział, dlaczego się zatrzymał. Poczuł po prostu taką wewnętrzną potrzebę. Nie miał planu. Co powie autostopowiczowi, nie wiedział też, co dalej z nim zrobi. Chciał po prostu na niego popatrzeć, chciał z nim porozmawiać, być przy nim. Chłopak, jak się dowiemy, tak naprawdę za 13 lat, nazywał się Steven Hicks i wybierał się na koncert do Chippewa Lake Park w Ohio. Jeffrey Damer powiedział, że i on wybiera się tam na koncert i chętnie podwiezie Stevena. Ale najpierw, zaproponował mu, wpadną do niego do domu, wypiją sobie piwo, zapalą zioło. Steven, który był bardzo pozytywnie nastawiony do świata i otwarty na nowe znajomości, zgodził się na to całkiem chętnie. Chłopacy pojechali do domu damera, w którym, jak się okazało, Jeff mieszkał sam. Puścili głośno muzykę, rozsiedli się na kanapie i pili piwo z puszek, paląc do tego marihuaninę. W pewnym jednak momencie Steven przypomniał Jeffrey'owi, że muszą się powoli zbierać, bo nie zdążył na koncert. Ale Jeff wcale nie chciał tam jechać. On chciał spędzić czas ze Stevenem sam na sam. Więc kiedy tamten powiedział wreszcie, że w takim razie on idzie sam, Jeffrey chwycił rzeczony handel i trzepnął nim Stevena. Trudno powiedzieć, czy świadomie, czy nieświadomie ale na tyle mocno, że Steven już nigdy się nie podniósł. Można by tu zadać skoniną słuszne pytanie, jaki był motyw Jeffreya. Odpowiedź jest zaskakująca. On po prostu chciał, aby Steven go nie opuszczał. Nie chciał zostać w domu sam. I choć ten argument może wydawać się nam dziwny, a być może nawet wyssany z palca, to właśnie strach przed samotnością pchał Damera do czynów, które ciężko sobie wyobrazić. A jak to bywa z większością traum nie tylko seryjnych morder, ale przecież i naszych, także i ta miała źródłowe wczesnych latach dzieciństwa. Damera. W trakcie ciąży matka Jeffreya miała miewać napady padaczkowe i zażywać morfinę oraz barbiturany. Leki nasenne, znieczulające i przeciwpadaczkowe, których dzisiaj, ze względu na ich potencjał uzależniającej toksyczność się prawie już nie używa, poza np. Rosją, które mogły mieć wpływ na dalszy rozwój psychofizyczny Jeffreya. Ponadto po porodzie miała cierpieć na depresję poporodową, a w następnych latach na szereg chorób psychicznych i fizycznych, z których niektóre przez długi czas zmuszały ją do leżenia w łóżku i których leczenie doprowadziło ją do uzależnienia od leków. Wiadomo dzisiaj, jak ważne są pierwsze lata życia dziecka, jak ważna jest bliskość rodziców, a zwłaszcza matki. Mały Jeffrey był tego pozbawiony. Na złego jego ojciec nie potrafił zrozumieć problemów swojej żony i zamiast pomocy i wsparcia, wybrał uciekanie z domu i oddawanie się pracy. Jeffrey zatem dorastał z nieobecną duchem matką i nieobecnym fizycznie ojcem. Kiedy natomiast oboje byli pod jednym dachem, Trwała, niekończąca się awantura. Jeffrey dorastał zatem w pełnym napięcia, lecz pustym emocjonalnie domu. Dorastał w samotności, która już przez całe jego życie kojarzyła mu się z bólem i z pustką. A jakby tego było mało, chłopiec miał problemy z nawiązywaniem kontaktów, których tak bardzo pragnął. Był cichy i nieśmiały. A jedna z jego nauczycielek zauważyła już wtedy u niego lęk przed odrzuceniem, który, jak wiemy, miał się nasilać całe jego życie. Bojąc się, że Steven Hicks go porzuci, pojedzie na koncert z jakimiś obcymi ludźmi, Jeffrey chwycił handel i pozbawił chłopaka nie tylko przytomności. W tym momencie oczekiwalibyśmy jakiejś paniki, jakiegoś, co ja zrobiłem. Jakiejś emocji związanej ze strachem i wyrzutami sumienia, prawda? Jeffrey jednak nie poczuł nic z tego. Kiedy tak patrzył na tego pięknego, dobrze zbudowanego chłopaka, który był w tym momencie całkowicie mu oddany, poczuł pierwszy raz w życiu prawdziwe seksualne podniecenie. Przytulił się zatem do Stevena, dotykał go, całował i masturbował się. To było jego pierwsze. Intymne zbliżenie. Kiedy nastał wieczór i alkohol wyparował z krwi obiegu, Jeffrey poczuł wreszcie coś zbliżonego do lęku i być może wyrzutów sumienia. Znowu nie wiedział, co ma zrobić. Gdyby teraz do domu weszła matka czy ojciec, nie umiałby się wytłumaczyć. Ciało zaciągnął więc do piwnicy i zastanawiał się. Jakby się go pozbyć. Ostatecznie zdecydował się na podświartowanie, zapakowanie kawałków do worków na śmieci i wywiezienie na wysypisko. Czarne worki zapakował na tylne siedzenie samochodu i około trzeciej w nocy wyruszył drogą podmiejską w kierunku składowiska śmieci. Wspomniałem, że alkohol w dużej mierze już wyparował. Ale podczas krojenia Stevena Jeffrey pił piwo za piwem i zanim wsiadł za kierownicę, był już znowu na podwójnym gazie. I w tym stanie zatrzymał go patrol policji. Jako, że z samochodu zalatywało piwem, a oczy Damera były mętne jak tłumaczenia polityków, policjant kazał wyjść Jeffreyowi z samochodu, aby zrobić jaskółkę, a potem miał przejść po linii prostej. Jednak po tym, jak Damer chwiał się na nogach, Policjant stwierdził, piłeś dzieciaku. Jeffrey pochylił głowę, a w jego rozmytych oczach zalśniła łza. Przyznał się, że owszem, wypił kilka piw. Masz osiemnaście lat, powiedział policjant, przyglądając się prawu jazdy Damera. W tym wieku picie nie jest jeszcze legalne. Jeffrey pokajał się. Mówił, że bardzo żałuje, że to głupota. Zaczął opowiadać o swoich rodzicach. O tym, że zamierzają się rozwieść, że ojciec mieszka teraz w motelu i ma sądowy zakaz zbliżania się do rodziny. A przecież niczego nie zrobił. Dbał on, zajmował się nami. Tłumaczył damer ze łzami w oczach. Policentowi zrobiło się żal Jeffrey'a. Nie zamknę cię, powiedział, ale obiecaj, że natychmiast wrócisz do domu. Jeffrey obiecał. Policjant skierował jeszcze snop światła latarki na worki leżące na tym siedzeniu i zapytał, a co tu wieziesz? Śmieci odparł Jeffrey, pociągając nosem. Wracaj młody do domu, powiedział policjant. Wywieziesz je jak wytrzeźwiejesz. Jako anegdotkę, ciekawostkę dodam w tym miejscu, że po zatrzymaniu 13 lat później Jeffreya Damera latem 1991 roku, wspomniany właśnie policjant pojechał do Milwaukee, aby przesłuchać mężczyznę podejrzanego o zabójstwo Stevena Hicksa. W trakcie przesłuchania uświadomił sobie z przerażeniem, że Damer to ten sam facet, którego on zatrzymał tej nocy, kiedy zaginął Hicks i którego on puścił do domu. A mógł wtedy uchronić co najmniej 14 rzeczy. Ale jak się jeszcze później dowiemy, nie on ostatni. Historia, którą damer sprzedał policjantom o rozwądzących się rodzicach, nie była wysana z palca. I rzeczywiście ojciec damera miał sądowy zakaz zbliżania się do rodziny i mieszkał w motelu, na jakimś się zadupił. Nadomiar złego, krótko po osiemnastych urodzinach Jeffa, które spędził w samotności pijąc do lustra, opuściła go matka. Któregoś dnia wzięła po prostu młodszego brata Jeffa, wsiedli do samochodu i pojechali. Nie powiedziała nikomu ani gdzie jedzie, ani na jak długo. Ledwo osiemnastoletni Jeffrey został sam jak palec w domu. Wielu równolatków zaprosiłaby pewnie znajomych, i zrobiłaby prywatkę, jakiej nie widział nikt, ale Jeffrey miał ten problem, że nie miał znajomych. Młodzież ze szkoły unikała go, jako że był w ich oczach outsiderem i dziwakiem. Interesował się na przykład preparowaniem zwierząt. Zbierał w lesie martwe zwierzęta i zabierał je do domu. Ponadto spożywał, jak na swój wiek, duże ilości alkoholu. Zdarzało się, że już przed lekcjami czuć było od niego piwo, a czasem nawet podczas lekcji wspomagał się jakąś łychą czy browarem pod stołem. Nie był zbyt towarzyski, nie potrafił prowadzić smoltoków. Nikt go do siebie nie zapraszał, nikt nie rozmawiał z nim na przerwach, więc kiedy matka opuściła Jeffrey'a, ten pozostał w domu sam jak palec. No i kiedy ujrzał przy tej drodze przystojnego autostopowicza bez koszulki, zapragnął jego towarzystwa i się zatrzymał. Kiedy Steve chciał go opuścić, Jeffrey poczuł panikę i strach przed samotnością. W jego krzywo funkcjonującym umyśle zrodziła się myśl, że jeśli machnie Stevena Handlem bez łeb, to on zostanie z nim na zawsze. Że nie był to najszczęśliwszy pomysł, uświadomił sobie dopiero, kiedy nieco wytrzeźwiał. No i jak wiemy, postanowił się go pozbyć. Jednak policja mu to utrudniła i nie mógł wysadzić go na wysypisku. Zawrócił więc workami do domu i schował je w róże odpływowej. Trzy lata później wyciągnął stamtąd zbilałe kości, które rozkruszył młotkiem i rozrzucił po pobliskim lesie. Rodzina Stevena Tixa przez najbliższe 13 lat szukała syna, wierząc przez te wszystkie lata, że uda im się go odnaleźć żywego, ale jak wiemy bez powodzenia. Jeffrey natomiast po nocnym spotkaniu z policją i schowaniu worków w róży odpływowej usiadł w pokoju na podłodze i rozpłakał się. Schodził z niego cały stres i strach. Nie wierzył w to, co się właśnie wydarzyło. Nie wierzył, że pozbawił kogoś życia i że policjant nie zerknął do worków. Takie szczęście człowiek ma tylko raz w życiu, myślał. I postanowił, że zapomni o tym, co wydarzyło się tego dnia. Czas leczy rany, powtarzał sobie. Za kilka lat zostanie to odległym, wyblakłym wspomnieniem, o którym nie będę miał pewności, czy wydarzyło się naprawdę, czy tylko mi się przyśniło. Podobnie jak prawie całkowicie wyrzucił z pamięci pragnienie sprzed trzech lat, kiedy to wyruszył z kijem bejsbolowym na biegacza. A motywy były podobne do tych, jakie miał w związku ze Stevenem. Otóż 15. letni Jeffrey zrozumiał pewnego dnia, że w przeciwieństwie do wielu kolegów, nie podobają mu się dziewczyny tylko mężczyźni. Warto tu dodać, że fizyczność była dla Damera nie bez znaczenia. Był wzrokowcem i wolał dobrze zbudowanych, umieśnionych mężczyzn, przy których mógłby poczuć się bezpiecznie. W latach 70. Odmienna orientacja płciowa była tematem tabu. Mężczyźni, którzy woleli innych mężczyzn, uważani byli za większość społeczeństwa za dziwaków. Wydawało się powszechnie, że jest to jakieś zaburzenie lub fanaberia. I choć dzisiaj powszechnie wiadomo, że jest to w naturze rzecz całkowicie zwyczajna, wciąż mamy dyletantów, którzy doszukują się w tym jakiegoś większego spisku demoralizatorskiego. No ale przecież nie o tym. Ojciec Jeffreya był podobno właśnie takim nieprzyjacielem osób o innej orientacji niż jego własna i Jeff bardzo się go bał. Nawet nie tyle, że ojciec będzie na niego zły, ale że poczuje rozczarowanie do syna. Damer zatem z jednej strony czuł rosnący pociąg do mężczyzn, z drugiej strony wstydził się tego i sam przed sobą bał się przyznać, że jest homoseksualistą. Jest w związku z tym zresztą pewna anegdotka. Pewnego dnia w publicznej bibliotece jakiś mężczyzna podrzucił Damerowi liścik, w którym zaproponował mu oralne zbliżenie w męskiej toalecie. Jeffrey był tą propozycją oburzony i natychmiast ją odrzucił. Jego strach przed byciem homoseksualistą mógł być jednym z powodów, dlaczego Damer nigdy nie stworzył choćby namiastki związku. Wstydząc się swoich uczuć, zbudował wokół siebie skorupę bez namiętności. Wiele lat później, kiedy został zatrzymany przez policję, mówił, że chyba nie potrafi kochać. Gdyby potrafił, nie zrobiłby tych wszystkich strasznych rzeczy. Jego zainteresowanie mężczyznami stało się zatem całkowicie i tylko cielesne. Jemu zależało jedynie na bliskości ciała, ludzi traktował przedmiotowo. I powróćmy tutaj do jego wyprawy z baseballem. Miał wtedy 15 lat i zakochał się. No dobra, mówiłem, że nie potrafił kochać. Niech będzie, że zauroczył się albo poczuł chłód do pewnego chłopaka, który każdego ranka biegał nieopodal jego domu. Niech będzie, że biegał bez koszulki. I Jeffrey codziennie przyglądał się jego spoconemu torsowi, pięknej rzeźbie mięśni i ładnym oczom. Był nim tak zachwycony, że zebrał się na odwagę, wyszedł z domu i postanowił trzepnąć go tym bejsbolem bez łeb. Wtedy mógłby zaciągnąć go w krzaczory i spędzić z nim upojne i romantyczne chwile. Jednak tego akurat dnia biegacz nie pojawił się na swojej codziennej trasie. Jeffrey czekał i czekał, aż wreszcie zrezygnowany wrócił do domu. Kiedy doszedł do siebie i chuć mu przeszła, stwierdził, że to marzenie nie było chyba całkiem zdrowe. Wstydził się tego później i nie mógł w to uwierzyć, że rzeczywiście wziął kij i poszedł w celu trzepnięcia biegacza, bo przysiągł sobie wtedy, że już nigdy na tak głupi pomysł nie wpadnie. No i, jak wspomniałem, trzymał się tego całe trzy lata, aż nie natrafił na autostopowicza Stevena. No ale, jak już również wspominaliśmy, Jeffreya dopadły wyrzuty sumienia postanowił, że już nigdy nie dopuści do podobnej sytuacji i że zapomni o tym co się wydarzyło. Jak powiedział, tak zrobił. Nie wracał pamięcią do tego wydarzenia, choć często śnił mu się Steven. Widział jego twarz, której rysy się z czasem rozmywały i choć obrazy były zamglone, to we śnie odczuwał znowu to wszystko co czuł tamtego dnia i budził się nieraz zapłakany z krzykiem na ustach. Napomknąłem, prawda, że Jeffrey już jako nastolatek często zaglądał do kieliszka, czy też puszki z piwem. Zabójstwo Stevena ten problem tylko pogłębiło. Jesienią 78 roku, za namową, czy też na polecenie ojca, Jeffrey poszedł na studia. Na Uniwersytet Stanowy Ohio, na ekonomię czy zarządzanie, czy coś w tym stylu. Nie ma to zresztą większego znaczenia, bo zamiast studiować, Jeffrey pił. I okej, okay, większość studentów tak właśnie spędza czas, ale Damer podobno w ogóle nie chodził na zajęcia. Wszystko przepijał, a kiedy zabrakło mu pieniędzy na alkohol, zaczął oddawać krew. Jeśli dobrze to zrozumiałem, w Stanach Zjednoczonych oddaje się krew za pieniądze. W Polsce sytuacja ta wygląda nieco inaczej. I skoro w tym temacie jesteśmy, zachęcam was do wizyty w RCKiK i oddania krwi lub osocza, bo w bankach jej brakuje. Nie jest to płatna promocja, ale zachęta, aby za małą cenę uratować być może komuś życie. No i czekoladę się za to dostaje. Jeffrey jak się rzekło robił to za pieniądze, oddawał ten krew tak często, że ograniczono mu możliwość oddawania do jednego razu w tygodniu. Przypomnę, że były to lata 70., nie wiem jak dzisiaj to wygląda w Stanach, ale dla porównania w Polsce mężczyzna może oddać krew 6 razy w roku, kobieta zaledwie 4. Wracając do Jeffreya na studiach nie zaliczył żadnych zajęć i wydalono go z uczelni zaledwie po połowie semestru. A kiedy przyjechał po niego ojciec, zastał chłopaka zalanego w sztok, a w jego pokoju w akademiku walały się puste butelki i puszki. Wtedy ojciec Jeffrey'a uświadomił sobie, że chłopak ma problem alkoholowy. Znowu pozwolę sobie wam przypomnieć, że była to końcówka lat 70. I być może wtedy świadomość ludzi była bardziej ograniczona niż dzisiaj, bo ojciec Damera wpadł na pomysł, że najlepszym miejscem dla zachowania abstynencji będzie wojsko. Kto widział jakiś amerykański film o Wietnamie albo z polskiego krola, ten chyba wie, że w wojsku, przepraszam za spoiler, czego jak czego, ale pić nie da się oduczyć. 12 stycznia 79 roku Jeffrey Damer wstąpił do wojska na trzyletnią służbę, której nie ukończył, bo 24 marca 1981 roku z hukiem został z wojska wydalony. Czy za samopicie? Trudno powiedzieć. Ale źródła są w tej kwestii sceptyczne. Podejrzewa się raczej, że Damer zrobił coś poważniejszego, co jednak nie zostało przekazane opinii publicznej, i być może nadal figuruje gdzieś w archiwum w jakiejś teczce damera z pieczątką tajną. Zanim jednak damer został wydalony, ukończył kurs na sanitariusza, co mu się w przyszłym życiu przydało, ale o tym jeszcze sobie także powiemy. Generalnie Jeffrey kontynuował w wojsku picie do nieprzytomności, a jeśli wierzyć zeznaniom jego współlokatora, które złożył po zatrzymaniu damera. Jeff się nad nim znęcał. Odłużał go i próbował zgwałę. Przełożeni w tej sprawie podobno nic nie zrobili. Ale być może właśnie to było powodem wydalenia go ze służby. Pod koniec marca 81 roku Jeffrey Damer poleciał do Miami Beach na Florydzie, gdzie zamieszkał w motelowym pokoju. Po krótkim czasie znalazł zatrudnienie w sklepie spożywczym, gdzie robił kanapki. Swoją pensję regularnie Przepijał i po krótkim czasie nie było go stać na płacenie pokoju, więc został z niego wyrzucony. W Miami jest jednak ciepło i słonecznie i Geoffrey postanowił mieszkać na plaży, ale po jakimś czasie takie życie stało się na tyle uciążliwe, że Geoffrey postanowił zadzwonić do ojca i poprosić go o pożyczkę. Zamiast tego ojciec kupił mu bilet lotniczy do domu. We wrześniu 81 roku Damer wsiadł do samolotu, którym poleciał do Ohio, w którym mieszkał jego ojciec zresztą ze swoją nową małżonką. Życie i hobby Jeffreya nie zmieniło się jednak po tej przeprowadzce. Nadal spożywał alkohol w ilościach dużych, szlajał się nocami po knajpach, z których nieraz zostawał wyrzucony siłą. Wdawał się w bójki i miał zatargi z prawem. Między innymi trafił na 10 dni do aresztu za picie w miejscu publicznym. Nie dając sobie rady z 22-letnim synem, ojciec wysłał go do swojej matki w West Ellis, przedmieściu Milwaukee. Jeffrey chyba kochał babcię i przez jakiś okres porzucił swoje hula życie, choć w jego duszy grasowały po cichu demony, których on nie był w pełni świadomy. Kiedy siedział z babcią, kiedy szedł z nią do kościoła, wszystko wydawało się być właściwe i na miejscu. Pomagał jej w domu. Pielił ogródek, zapisał się nawet do AA. Znalazł także pracę. Trudno powiedzieć, czy to symboliczne, czy prorocze, ale zatrudnił się w banku krwi. Jego życie wydawało się ustabilizowane i spokojne. On sam o tym czasie mówił, że było ono cnotliwe. Nie trwało to jednak długo. Bo 8 sierpnia 82 roku, kiedy Jeffrey opuścił gardę przeciwko swoim kadukom. Już myślał, że jest zwyczajnym człowiekiem, wolnym od potrzeptów demonów, postanowił wypić sobie jedno piwko. Po ósmym stracił film i panowanie nad sobą, a nazajutrz obudził się w areszcie pod zarzutem obnażania się w miejscu publicznym na oczach przerażonych kobiet i dzieci. Ten nieobyczajny wybryk trafił do jego akt. Damer musiał zapłacić karę 50 dolarów i został zwolniony z aresztu. Żadnych większych nieprzyjemności w związku z tym wydarzeniem nie miał. Stracił wprawdzie pracę, ale podobno nie miało to żadnego związku z publicznym obnażaniem się, ale dlatego, że jego wydajność była słaba, a są głosy, że kradł oddaną przez innych krew i kosztował jej w domu. Jeffrey był bezrobotny ponad dwa lata. Mieszkał wciąż ze swoją babcią, żerując trochę na jej emeryturze i dostając zapomogę od państwa. Wreszcie w styczniu 85 udało mu się znaleźć pracę w fabryce czekolady. A w wolnym czasie zaczął chadzać do saun dla gejów. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Jeff nie umiał z nimi rozmawiać, a i na bardziej intymne zbliżenia nie miał ochoty. Wtedy to rozpoczął się proceder, który Damer praktykował przez najbliższe lata aż do 91 roku, kiedy został zatrzymany i choć z czasem to wszystko ewoluowało i się radykalizowało, to generalnie założenia się nie zmieniły. Jeff potrzebował bliskości. Chciał spędzać z kimś czas, ale chciał też, aby ten ktoś był mu całkowicie uległy. Dlatego też, kiedy szedł z jakimś młodzieńcem do pokoju, dodawał do drinka środki usypiające, a kiedy mężczyźni zasypiali, mógł z nimi robić na co żywnie miał ochotę. Często kładł się po prostu na ich klatce piersiowej i słuchał wnętrzności, bicia serca, szumu krwi w żyłach, odgłosów żołądka i jelit. Lecz wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. W zasadzie wszystko, co złe, też się kiedyś kończy, ale my nie o tym. Źródło przystojnych młodzieńców, którzy po środkach uspokajających byli całkowicie posłuszni damerowi, skończyło się po tym, jak pod koniec lata 87 blisko 15 byczych chłopów trafiło na intensywną terapię ze względu na przedawkowanie środka usypiającego, właśnie. Niezwykłym zbiegiem okoliczności Wszyscy pochodzili z jednej sauny i każdy z nich opowiadał o Blondynie w okularach, który zaprosił ich do swojego pokoju, a potem film im się urywał. Wprawdzie nikt nie poszedł z tym na policję, ale Jeffrey miał odtąd zakaz wstępu do orzeczonej sauny. Straciwszy swoje źródło przyjemności, skierował swe smutne kroki do tęczowych barów oraz do nocnych klubów. Poznanych tam mężczyzn zabierał do hotelu, no i wiecie, co się dalej z nimi działo. Źródła podają, że oszołomionych z urwanego filmu obudziło się co najmniej sześciu mężczyzn. Siódmy niestety się nie obudził i zapoczątkował pierwszą serię nieograniczonego niczym oddawaniu się chuci i tłumionym popędom Jeffrey'a Damera. Usypianie Adonisów zaspakajało potrzebę Damera jednak tylko częściowo. Przyjemność sprawiało mu także publiczne onanizowanie się, za co znowu miał problemy z prawem. 8 września 86 roku dwaj młodociani zgłosili go na policję, że publicznie się obnaża i straszy swoim strażakiem ludzi. Ale i z tego Jeffrey zdołał się wykpić, utrzymując, że nie był tego świadomy, że go ktoś widzi. Zresztą nie bawił się swoim koleżkom, a robił jedynie siku. Policja mu w to uwierzyła i Damer dostał jedynie rok w zawiasach i musiał zgłosić się na psychoterapię. Terapeutka opisała go jako wycofanego i niechętnego do współpracy pacjenta. Jeffrey czasami odwracał się od niej plecami i oskarżał ją, że spiskuje z policją. Zdiagnozowała u niego schizoidalne zaburzenie osobowości z tendencjami paranoidalnymi. Opisując go, użyła pojęcia spuki, co można by przetłumaczyć jako upiorny, przerażający czy potworny. I rzeczywiście, kiedy przyjrzeć się niektórym zdjęciom, miał w sobie coś diabolicznego. Kolejne zalecone przez sąd badanie, przeprowadzone przez psychiatrę z University of Wisconsin, wykazało, że Damer jest wyjątkowo elokwentny i ma niezwykłe umiejętności abstrakcyjnego myślenia, jednak ma też tendencje socjopatyczne. Z tą wiedzą jednak niczego nie zrobiono. Po odbyciu kary Damer był znowu wolny. Pod koniec listopada 1987 roku Jeffrey poszedł do klubu 219 w Milwaukee, gdzie poznał przystojnego 25-latka Stevena Tuomi. O tym, że jego pierwsza ofiara miała tak samo na imię jak i druga dowiedział się dopiero po latach podczas przesłuchań. Bo jak sam przyznawał, nie przykładał wagi do imion swoich zniewolonych kochanków, zapominał o nich zaraz po tym, jak się przedstawiali. Kiedy klub został zamknięty, Jeffrey zaprosił Stevena do hotelu. Wiadomo, że w pokoju hotelowym wypili butelkę rumu. Wiadomo też, że do drinków Stevena Jeffrey dosypał środek usypiający. Do dziś nie wiadomo jednak, co tak naprawdę stało się dalej. Bo Damerowi też urwał się film. Kiedy obudził się nad ranem z historycznym kacem, Steven leżał sztywny. Jego klatka była połamana, wgnieciona, a na swoich obolałych knykciach Jeffrey dostrzegł zadrapania i czerwone zacieki. Znowu to zrobiłem, pomyślał w panice. A najgorsze, że tego nie pamiętam. Jeffrey przedłużył pobyt w hotelu i zaopatrzył się w wielką walizkę – Poskładał do niej Stevena i taksówką wrócił do babci, gdzie schował kufer w piwnicy. Następnie potraktował Stevena podobnie do pierwszego Stevena, a worki na śmieci regularnie wynosił do śmietnika, skąd zabierała je śmieciarka na wysypisko. Szczątki Stevena po dziś dzień nie zostały odnalezione. W tamtym czasie zeznawał Damer, kiedy został już schwytany, moja moralność była tak zdruzgotana tak całkowicie zepsuta, że moje fantazje stały się głównym celem mojego życia. Dwa razy, nie licząc uspionych mężczyzn, nie spotkała go żadna kara, nikt się nim nie zainteresował, nikt go o to nie podejrzewał. Damer powiedział sobie wtedy dość ograniczeń moralnych, dość udawania kogoś kim nie jestem, dość współczucia. Jestem derapieżnikiem, czas zacząć polować. Jak powiedział, tak zrobił. Minął miesiąc z okładem, kiedy Damer poznał 14-letniego Jamesa Doxtatera. Był 17 stycznia 88 roku, godzina pierwsza w nocy. Na przystanku autobusowym nieopodal klubu 219 stał zmarznięty chłopak o indiańskich rysach, Damer zaproponował mu 50 dolarów, jeśli ten pójdzie z nim do domu. James znany był lokalnej policji, gdyż był męską, był chłopcem lekkich obyczajów. Zgodził się zatem towarzyszyć damerowi do domu jego babki. Po upojnych chwilach damer nieco mocniej ścisnął garbu chłopaka. Trzymał tak jakiś czas, aż chłopak nie był całkiem jego. Kiedy już był, tulił się do niego całymi nocami, kochał się z nim, być może nawet konwersował, aż jego babka zaczęła odczuwać poważne dolegliwości zapachowe mające źródło w piwnicy. Jeffrey skłamał natychmiast, że to pewnie jakiś kot zdechł i obiecał się go pozbyć. Musiał więc pożegnać się z Jamesem i, podobnie jak w przypadku Stevena, wyniósł go na raty w workach na śmieci. 27 marca tegoż roku Damer poznał 23-letniego Ricarda Guerrero w barze Phoenix Milwaukee. Jemu też zaproponował 50 dolców, zaprosił go do babcinego domu, gdzie baraszkował tak długo, aż Ricardo stwierdził, że musi wracać do domu. A Jeffrey naturalnie nie chciał się na to zgodzić, więc chłopaka spacyfikował na zawsze. Pożegnał go w workach na śmieci, ale tym razem nie całego. Czerep zatrzymał. To był jego pierwszy eksponat powstającego właśnie ołtarzyka. Ci, którzy spotykali Jeffrey'a Damara w latach 80. w nocnych klubach, w klubie 219 czy w barze Phoenix, mówili, że nie był wprawdzie dandysem, ale miał charyzmę i podobał się facetom, i patrząc na jego zdjęcia, coś musi w tej wypowiedzi być. Bo Jeffrey bywał czasem przystojny, innym razem wyglądał jak frajerowaty mol książkowy, jeszcze innym razem diabolicznie, ale generalnie coś w sobie miał i mógł podobać się facetom. Zaledwie tydzień po Ricardo, w nocy z 2 na 3 kwietnia 1988 roku, Damer poznał w klubie 219 mężczyznę, którego w swoim zwyczaju zaprosił do siebie, no to znaczy do babci do domu. Zaproponował mu coś mocniejszego do picia, ale mężczyzna odmówił. Przystał jednak na kawę. Jak to miał Jeffrey w swoim zwyczaju, przyprawił tę kawę środkiem nasennym. A kiedy mężczyzna oddał się w ramiona Morfeusza, Damer chwycił go za gardło. W tym momencie do pokoju weszła babcia, którą obudziły nocne hałasy. Wnusiu, co robisz? zapytała. Kolega za niemógł, odparł zdziwiony damer. Przeprowadzasz tych lujów do domu, ledwo co się na nogach trzymają. Kiedyś taki nie byłeś, wnusiu. Byłeś kiedyś grzeczny i dobry. Wróć do kościoła, nawróć się, proszę. Dobrze, babciu, dobrze, odparł damer, a teraz idź proszę spać. Zabierz mi z domu tego pijaka, powiedziała babcia na odchodne. Jeffrey rzeczywiście go zabrał i posadził na pobliskim przystanku autobusowym. Mężczyzna obudził się dwa dni później w szpitalu. Niczego nie pamiętał. Mgliście przypominał sobie, dokąd zabrał go damer tej nocy. Chyba pił kawę, a potem stracił zupełnie przytomność. Nie mógł też znaleźć swojego portfela. Ani biżuterii, którą miał tej nocy na sobie. Poszedł na policję i oskarżył Damera o napaść i kradzież. 5 kwietnia do drzwi Damera zapukała policja. Jeffrey natychmiast przyznał się do tego, że zna mężczyznę i rzeczywiście ten był u niego w domu. Facet był tak pijany, że ledwo trzymał się na nogach i Jeffrey zabrał go do siebie, dał mu nawet kawy, aby ten wytrzeźwiał. Ale facet w pewnym momencie wstał i wyszedł. Nie wie, co dalej się z nim działo. Jak się kochani możecie domyślać, policja uwierzyła Damerowi na słowo. Nie pierwszy i nie ostatni raz. A po tych wyjaśnieniach śledztwo zostało zamknięte. Jednak babcia miała już powoli dość swojego wnuczka. Rzucił spotkania AA, coraz częściej wychodził na miasto, skąd wracał na czterech albo z jakimś podejrzanym towarzystwem. Jakby tego było mało, z piwnicy i garażu wydostawał się okropny odór, i babci nic nie interesowało, że chłopaka hobby to oprawianie zwierząt. 25 września 88 musiał się wynieść. Zamieszkał wtedy w jedno pokojowym mieszkaniu i już na zajutrz spotkał bardzo młodego, bo 13-letniego ślicznego chłopca laotańskiego pochodzenia i zaproponował mu. Pięćdziesiąt dolców za kilka fotek. Na marginesie dodam, że za niecałe trzy lata Damer spotka także jego młodszego brata, ale nie uprzedzajmy faktów. Chłopiec zgodził się na sesję zdjęciową, ale kiedy w mieszkaniu Damera ten w pewnym momencie dotknął go w miejsce intymne, Leotańczyk wystraszył się, pchnął Jeffreya i uciekł z mieszkania. Tego samego dnia zawiadomił o tym zajściu policję. Już dwa dni później Damer został aresztowany pod zarzutem odurzenia młodocianego oraz tzw. inne czynności. Rozprawa odbyła się 30 stycznia 89 roku, a Damer przyznał się do postawionych mu zarzutów. Jego prawnik Gerald Boyle, który zresztą bronił Damera także w 1991, przedstawił sądowi wyniki badań Psychologicznych, z których wynikało, że Damer jest osobą bardzo wyobcowaną, przy tym impulsywną i podejrzliwą wobec innych, ma bardzo niskie poczucie wartości ze względu na mierne osiągnięcia w życiu, no i cierpi na schizoidalne zaburzenia osobowości. Sąd odroczył wyrok do 20 maja, ale zwolnił damera z aresztu. A to bardzo ciekawy szczegół, bo jeśli dobrze pamiętamy, to chyba już trzecia czy nawet czwarta taka sytuacja, że Damer z powodów wokół seksualnych, nieobyczajnych czy publicznych miał zatarg z prawem. A jednak, mimo że był recydywistą, sąd pozwolił mu wysłuchać wyroku z wolnej stopy. Zresztą, sam wyrok też do wysokich nie należał. Przypomnijmy, że Damer odurzył i chciał zgwałcić 13-letniego chłopca 23 maja 89 roku Jeffrey został skazany na 5 lat w zawieszeniu i jeden rok w czymś co w Stanach nazywa się house of correction to jakiś rodzaj zakładu półotwartego z którego damer mógł chodzić codziennie do pracy musiał też zarejestrować się jako przestępca Seksualny, przyznacie, że to dość śmieszna kara, biorąc pod uwagę zarzuty. Ale to nie jest w tej historii najbardziej pikantne. Jak wspomniałem, rozprawa sądowa miała miejsce 30 stycznia, wyrok zapadł 23 maja, a w tym czasie Damer był zwolniony z aresztu. Co robi człowiek, który czeka na wyrok? Nie. Źle myślicie? 25 marca Jeffrey poszedł do tęczowego lokalu Lakash. Nie szedł tam z zamiarem polowania, ale krótko przed zamknięciem knajpy przysiadł się do niego prześliczny mulat Tony Sears i zagadał go. Damer był zaskoczony, ale i uradowany. Tony był modelem. Miał piękną twarz i jeszcze piękniejsze włosy, tak zwane Locky Jerry, drobno pierścieniowate loczki. Rozmowa kleiła się tak dobrze, że damer zaprosił go do siebie, a po upojnych chwilach i po naćpaniu środkami uspokajającymi, chwycił go za gardło i trzymał z miłości tak długo, aż toni przestał się ruszać. Następnego ranka zawlókł go do wanny. Najpierw oddzielił od całej reszty czereb, potem mięso, kości sproszkował i wyrzucił do śmieci. Ostatecznie zachował głowę i genitalia. Trzymał je w acetonie, poszerzając swój ołtarzyk o kolejne eksponaty. 14 maja 90 roku, Damer przeprowadził się do nędznego bloku o szlachetnej nazwie Oxford Apartments przy 25 North Street w Milwaukee do sławetnego już chyba mieszkania o numerze 213. Od samego początku mieszkanie to miało być jego twierdzą, a zarazem ostatnim miejscem, do którego zawitają jego ofiary. Damer uzbroił je w garnitur zamków w drzwiach, zainstalował alarmy przeciwłamaniowe oraz atrapę kamery, wszystko po to, aby odstraszyć potencjalnych włamywaczy, którzy mogliby odkryć jego prywatny szlachtus. Po latach eksperymentów i praktyk, po latach szukania odpowiedniego sposobu, Jeffrey był gotowy, aby ze swojego hobby zrobić profesjonalne zajęcie. Zaopatrzył się w aparat fotograficzny, w odpowiednie chemikalia oraz ostre majchry i wyszedł na łowy. 20 maja 1990 roku w znanym nam już klubie 219 Damer poznał 32-letniego Raymonda Smitha, który, mimo swojej heteroseksualnej orientacji, dorabiał jako pan do towarzystwa dla innych panów. Damer zaproponował mu 50 dolców i zaprosił do siebie. Po wykonaniu usługi, Raymond chciał odejść, co jak wiemy bardzo zasmucało Jeffrey'a. Dlatego też podał mężczyźnie drinka z wiadomą wkładką, a kiedy ten padł nieprzytomny, zacisnął swoje dłonie na jego szyi. Gdy Raymond cały już należał do Domera, ten robił mu zdjęcia i zaspakają swoje żądze. Nazajutrz działanie, które znamy. Wanna i oddzielanie tego, co chce zachować na swój ołtarzyk od tego, co idzie na śmieci. 24 czerwca 1990 roku. W również nam znanej knajpie Phoenix Damer spotkał 27-letniego Edwarda Smyfa, którego zaprosił do swojego mieszkania. Resztę już chyba znacie. 3 września 1990 roku, trzecia nad ranem. W okolicach księgarni Damer natknął się na 23-letniego Ernesta Millera. Zaproponował mu pieniądze za sesję zdjęciową u niego w domu, na co Ernest przystał. Po wszystkim znowu wanna. Cały proceder dokumentował aparatem fotograficznym. Poza tym Jeffrey zdecydował się na zachowanie całego szkieletu, ale i nie tylko. Podroby oraz fragmenty mięsa zamroził w lodówce w celach konsumpcyjnych. 24 września 90 roku przyszła kolej na 22-letniego Davida Thomas. I znowu propozycja pozowania do zdjęć za pieniądze, drink z wkładką. Wanna, uwieńczanie wszystkiego na taśmie fotograficznej. Po tej krótkiej serii Damer przycichł na 5 miesięcy. Można by powiedzieć, że zapadł w sen zimowy, jak niektóre ssaki, na łowy wrócił w lutym 91 roku. I wtedy rozpoczęła się seria, której on sam nie był w stanie już kontrolować. Podczas przesłuchania, kiedy został już schwytany. Damer opisał ten okres jako nieustanne, niekończące się pragnienie bycia z kimś bez względu na cenę. Całymi dniami nie mogłem myśleć o niczym innym, mówił. W połowie lutego 1991 roku spotkał niespełna 18-letniego Curtisa Straukhtera na przystanku autobusowym. Curtis Poszedł z damerem do jego mieszkania pod numerem 213, gdzie nastąpiła znana nam procedura, włączając fotograficzną dokumentację rozczłonkowywania. To samo spotkało 19-letniego Errol'a Lindseya, który miał to nieszczęście spotkania damera 7 kwietnia 1991 roku. Na nim Jeffrey wykonał pierwszy raz chałupniczą lobotomię. Nazywał to techniką nawiercania. To był Pewnego rodzaju diaboliczny eksperyment, którego nie powstydziłby się sam Mengele, mający na celu przemienienie samostanowiącego sobie człowieka w bezrefleksyjne warzywo, z którym damer mógłby robić wszystko, czego zapragnie. Eksperyment się nie udał. Czerep trafił na ołtarzyk. Powoli przechodzimy z jednej strony do apogeum tej historii, z drugiej do upadku Jeffrey'a Damera. W niespełna dwa miesiące akcja zagęściła się jak w hollywoodzkim thrillerze, a wydarzenia następowały jedno po drugim. Zaczęło się od Tony'ego Hughesa. Był to 31-letni, głuchoniemy model o bardzo ładnych rysach. Niektóre źródła podają, że Jeffrey znał także jego rodzinę. Tony nie był przypadkową ofiarą. Znali się z Jeffem już dłuższy czas. Tony Hughes, mimo ograniczeń, był osobą bardzo towarzyską i bardzo lubianą. Porozumiewał się z innymi za pomocą notesu, w którym pisał, co chciał powiedzieć. Potrafił też czytać z ruchu warg. Tony bardzo podobał się Jeffreyowi. Nie tylko był ładny i dobrze zbudowany, ale miał tę niezwykłą cechę, że nie mówił. To było wyjątkowe. Był przez to bliższy ideałowi kochanka, jaki Jeffrey sobie wytworzył. Łączyło ich coś, co można było nazwać relacją. Spędzali ze sobą dużo czasu, tańczyli w klubie, rozmawiali przy piwie. Gdyby Damer potrafił kochać, może można by było powiedzieć, że był w to nim zakochany. 24 maja 91 roku. Jeffrey spotkał go w klubie Phoenix, gdzie Tony siedział ze swoim przyjacielem. Na widok Jeffrey'a Tony przeprosił przyjaciela i podszedł do niego. Znowu spędzili miły wieczór, konwersowali, tańczyli. Nie wiadomo, kto zaproponował, aby przenieść się w inne, bardziej intymne miejsce. Faktem jest, że młodzi panowie przenieśli się do mieszkania Jeffrey'a pod numerem 213. Wydaje się, że Jeffrey. Nie potrafił już inaczej. Toni wyraźnie był nim zainteresowany. Szukał towarzystwa damera, a jednak, kiedy znaleźli się w jego kawalerce, Jeff podał mu drinka z wkładką. Po czym Toni zasnął. Leżeli wspólnie w łóżku, oglądając na kasecie wideo jeden z ulubionych filmów Jeffrey'a Egzorcystę 3 lub Powrót Jedi, Toni nieprzytomny. Jeffrey zafrasowany i bijący się z własnymi myślami. Bał się, że prędzej czy później Tony go opuści. Zostawi samego i Jeffrey znowu będzie cierpiał, a nie chciał go stracić. Chciał go mieć przy sobie na zawsze. Ale jak można to zrobić, nie zabijając? Jego myśli powędrowały do wiertarki, której użył przy swojej eksperymentalnej i nieudanej lobotomii Erola. Raz się żyje, powiedział sobie, a kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Nawiercił zatem dziurkę w czaszce, licząc na to, że wyłączy to niemu funkcje decyzyjne i będzie mógł zachować go na zawsze, żywego, choć przypominającego bardziej zombie czyli idealnego dla Jeffreya. Eksperyment tym razem też się nie udał. Zdruzgotany, zasmucony Jeffrey leżał jakiś czas z tonim. Tulił się do niego, dotykał go, pieścił, kochał się z nim, ale nie potrafił się tym wszystkim pocieszyć. A wreszcie po dwóch dniach wyszedł z domu. Nie cieszył go maj, kwitnące kwiaty i zielenijące się drzewa. Było ciepło i przyjemnie, a Jeff tęsknił za tonem. Nogi zaprowadziły go do centrum handlowego, gdzie Chodził często z aparatem fotograficznym i nagabywał młodych mężczyzn, licząc na zaprzyjaźnienie się z którym. Usiadł przy pizzy i piwie i patrzył na chłopców, mężczyzn, panów, którzy spacerowali po centrum. Stumuł jego wzrok, wyłowił młodego i bardzo przystojnego chłopaka w okularach koneraka sinta somphone. Jak się miało później okazać, Kilka lat wcześniej dobierał się do jego starszego brata, o czym już wspominaliśmy. Jeffrey nie był tego jednak świadomy, podszedł do niego i zaproponował mu, nie zgadniecie, 50 dolców za pozowanie do zdjęć. Konerak się zgodził i poszedł z Damerem do pokoju 213. Tam Jeffrey przygotował mu napój, po którym Konerak stracił przytomność. Damer poszedł wówczas po wiertarkę. Tym razem był ostrożniejszy niż podczas swoich pierwszych dwóch prób. Nawiercił mniejszą dziurę, wlał też mniejszą ilość kwasu solnego niż u to czy rola. Jeffrey czekał. Po jakimś czasie konerak się ocknął, nie był jednak całkiem świadomy. Wydawał się być otumaniony, jakby naćpany. Wykonywał polecenia Jeffreya bez przeciwu, nie zadając żadnych pytań. Jeffrey był zachwycony. Wreszcie udało mu się stworzyć kochanka idealnego, potulnego zombie, który spełni każde jego pragnienie i nigdy nie odejdzie. Jako, że w międzyczasie piwo skończyło się w domu, Damer postanowił wyjść do sklepu. Pogwizdując radośnie, zostawił Koneraka samego w domu i wyszedł. Lecz wtedy chłopak odzyskał świadomość, albo nigdy jej nie stracił, i udawał jedynie potulnego ząbiaka i uciekł z mieszkania. Sąsiadka damera, Glenda Cleveland, dostrzegła ze swojego okna wytaczającego się z klatki schodowej młodego półnagiego chłopca i wezwała policję. Sama wraz z osiemnastoletnią córką i jej koleżanką zeszły na dół i owinęły chłopaka kocem. Był wystraszony zdawało się że nie wie jak się tu znalazł Dziewczyny pytały go o imię pytały gdzie mieszka ale Konerak nie był w stanie wypowiedzieć zdania był kotał jak ktoś bardzo pijany albo nafukany siedział tak półprzytomnie zapadając co chwilę w krótki kruchy sen krótko po zjawieniu się policji pojawił się też Jeffrey, wracający z siatką pełną piw przez ułamek sekundy pobladł i wydawał się być wystraszony, ale szybko złapał rezon i podszedł z zupełnym spokojem na twarzy. Dziewczyny, które zajęły się chłopakiem, zaczęły krzyczeć do policji, że to ten, że to on napadł na dzieciaka, że go pewnie skrzywdził. Glenda Cleveland dodała, że u niego w mieszkaniu od miesięcy śmierdzi trupem i że wielokrotnie zgłaszała to na policję, że do tej pory była ignorowana, że trzeba tam wejść i sprawdzić, co on wyrabia z tymi chłopcami, którzy do niego wchodzą, ale nigdy nie wychodzą. Policjant o nalanej twarzy z gęstym wąsem uspokoił kobietę. Znamy swoje obowiązki, powiedział, i nie będzie nam pani mówiła, co mamy robić. Ale on krzyknął jedna z młodych dziewczyn, nie dokończyła jednak zdania, bo policjant jej przerwał. Jeszcze jedno słowo i zamkniemy panie za utrudnianie pracy policji. Kobiety zamilkły. Co to za afera? Zapytał policjant Jeffreya. Ten przybrał tę swoją potulną, nieco zagubioną maskę, pochylił czoło i powiedział, że ten oto chłopak to jego kochanek. No i niestety ma problem z alkoholem. Jak sobie popije, ucieka z domu. Często, jak go Pan Bóg stworzył. Zajrzyjcie do jego mieszkania, zawołała pani Cleveland, wskazując okna Damera. Policjant zgromił ją spojrzeniem i chwycił za kaburę. Kobieta zamilkła. Możemy się rozejrzeć po pańskim mieszkaniu? Zapytał jednak policjant. Bardzo proszę, odparł Damer głosem obojętnym, choć Gdyby był tu ktoś, kto go zna, dostrzegłby, że blady strach przeleciał po jego twarzy. Damer podniósł Koneraka i, pomagając mu stawiać kolejne kroki, zaprowadził do mieszkania. Rzeczywiście wydobywał się z niego straszny smród rozkładającego się mięsa. Lodówka minawaliła, wyjaśnił Damer natychmiast, jak tylko zobaczył skrzywione miny policjantów. Miałem zapasy mięsa i wszystko się zepsuło. Próbuję to przewietrzyć, ale chyba w ścianę powsiąkało. Policjanci zajrzeli do mieszkania. Za nimi wszedł konerak i bezwiednie usiadł na kanapie, wpatrując się w jakiś nieokreślony punkt na ścianie. – To jego ubrania – powiedział Damer, wskazując kubkę poskładanych ubrań leżących na kanapie. Po chwili wyciągnął też niewielki pliczek zdjęć z Polaroida, na którym pozował konerak. Widzą panowie, to mój chłopak. O proszę, spojrzeć, jest na tych zdjęciach. Jak panowie widzą, nie ucieka, zresztą i się nie broni. Mieszka ze mną od kilku miesięcy. Przepraszam za jego dzisiejsze zachowanie. Będę go pilnował. Policjanci rozejrzeli się trochę po mieszkaniu, pokiwali głowami. Ile ma lat? Zapytał jeden z nich. Osiemnaście. Odparł Damer. Ukończył w zeszłym miesiącu. Policjant pokiwał głową i wzruszył ramionami. Uważaj na niego, powiedział. I wyszli. Damer zamknął za nimi drzwi, napił się piwa i dolał Konorakowi do głowy trochę więcej kwasu. Jak się po chwili okazało, nieco za dużo i ten czternastoletni chłopak dołączył do poprzedników. Zrozpaczony damer poszedł do sypialni i położył się na łóżku obok Toniego, który wciąż tam leżał. Zanim ruszymy dalej i dotrzemy do zakończenia tej niezwykłej, bo miejscami nieprawdopodobnej historii, zróbmy mały rachunek sumienia policji w Milwaukee. 25 lipca 1978 roku patrol policji zatrzymuje pijanego 18-letniego Jeffrey'a Damera, który na tylnym siedzeniu samochodu trzyma kilka worków na śmieci, w których w częściach znajduje się Steven Hicks. wrzesień 1988 roku, po incydencie z 13-latkiem, przy okazji bratem Koneraka, który uciekł z mieszkania Damera, policja przeszukała jego mieszkanie, nie znajdując tam spreparowanej czaszki. Lipiec 90 roku, Damer zaatakował gumowym młotkiem młodocionego, który zgłosił ten incydent na policję. Policja jednak nie uwierzyła w te oskarżenia i odesłała chłopaka z kwitkiem. W tym czasie Damer figurował w kartotekach policyjnych, które najwyraźniej nie zostały sprawdzone. Od kiedy Damer zamieszkał w Oxford Apartments i zaczął zapraszać do siebie młodych mężczyzn, na klatce zaczął unosić się bardzo nieprzyjemny zapach truchła. Był tak silny i drażniący, że kilka razy wzywano policję. Funkcjonariusze przepytywali każdego mieszkańca bloku, ale nigdy nie udało im się ustalić, skąd dokładnie ten odór pochodzi. 30 maja 1991 roku, trzy dni po tym, jak policja brawurowo odprowadziła koneraka pod drzwi damera. Pojawił się świadek, który na jednym ze zdjęć osób zaginionych rozpoznał koneraka właśnie. Miał jakieś informacje, zadzwonił do FBI, ale nikt się tym tropem nie zainteresował. No i warto jeszcze chyba dodać, że od marca 90. roku damer miał nadzór kuratorski, którego zadaniem były m.in. wizyty w miejscu zamieszkania damera. Przez ten czas żaden kurator się nie pojawił. 30 czerwca 1991 roku odbywała się w Chicago Pride Parade, mające już wtedy 20 lat tradycji. Aż smutno się robi, kiedy uświadomić sobie, że pierwsza w Polsce tego typu parada pojawiła się dopiero 10 lat później. No ale nie o tym. Jeffrey pojechał na tę paradę do Chicago i trudno powiedzieć, czy chciał wspierać swoją mniejszość, czy liczył na dobre łupy. Bo w tym okresie mniej więcej, po nieudanej próbie stworzenia kochanka idealnego, czyli całkowicie mu posłusznego, po złamanym sercu z powodu rychłego odejścia głuchoniemego toniego, którego gdyby umiał, by kochał, Jeffrey Dahmer postanowił zrezygnować z marzeń o związku Idealnym. W tym okresie w jego głowie zaczął powstawać projekt większy, doskonalszy, prawie boski. Po co mieć jednego zombiego, jeśli można mieć ołtarz stworzony z kochanków? Wprawdzie cegiełki dokładał regularnie od lat, ale dopiero teraz uznał, że trzeba to zaplanować, rozrysować i co najważniejsze, zacząć zbierać kościste eksponaty. Ruszył więc do Chicago, gdzie spotkał dwudziestoletniego letniego Matta Turnera i zaprosił go do siebie do Milwaukee, gdzie miał profesjonalny zakład fotograficzny. Matt bardzo chętnie zgodził się na sesję i pojechał z Jeffreyem do jego mieszkania, gdzie napił się drinka, a wy już wiecie z czym. Następnie Jeffrey bardzo przytulił się do jego gardła, aż ten dosłownie stracił dech w piersi. A następnie trafił do wanny. Ostatecznie część Mata znalazła się w zamrażarce, a inna część w ogromnej niebieskiej beczce, która od jakiegoś czasu stała w mieszkaniu Damera. Kiedy Jeffrey zaspokoił się i chyba znudził małomównym Matem, znowu wyjechał do Chicago, a minęło zaledwie pięć dni, aby szukać kolejnego kochanka, który być może da mu więcej szczęścia. Trafiło na 23-letniego Jeremiasza Weinbergera, który zgodził się pojechać z Damerem na weekend do Milwaukee. To był jego pierwszy i ostatni weekend w Milwaukee. Zatem wiecie: drink, duszności, wanna, eksponat na ołtarzyk i znowu niebieska beczka. Po Jeremiaszu. Minęło jakieś 10 dni, kiedy Damer, niczym Maxi Caz znowu ruszył na łowy. Tym razem wybrańcem jego okazał się Oliver Lacey, którego Damer poznał 15 lipca i tego dnia zaprosił go do siebie. Co było dalej, wiecie, więc wam tego oszczędzę. Co ciekawe, jednak wspomniany Oliver przypadł tak bardzo do gustu Damerowi, że ten nie chciał się z nim rozstawać tak bardzo, że zostawał z nim i przestał chodzić do pracy. Równia pochyła, po której się staczał, a której nie był świadomy, opadała coraz niżej. Zaczęło się od tego, że jego pracodawca powiedział wreszcie basta, bo to nie był pierwszy raz, kiedy Damer nagle i bez konkretnej przyczyny nie zjawił się na stanowisku pracy. Zwolnił więc Damera. Możemy się tylko domyślać, jak bardzo przybiło to tego Wrażliwego socjopatę. Ze zgryzoty jeszcze tego samego dnia, 19 lipca 1991 roku, Damer znowu poszedł na łowę i jego potencjalnym kochankiem stał się niejaki Joseph Bradehoft z Minnesoty. 25-latek, ojciec trójki dzieci. Damerowi było wtedy ciężko. Czuł się smutny i przygnębiony i tylko Joseph mógł go pocieszyć. Spędzali ze sobą całe dnie i w zasadzie nie wychodzili z łóżka. Trwało to tak długo, że w ciele Józefa zaczęły rozwijać się larwy przeróżnego robactwa, a smród jego ciała był nawet dla Jeffreya już nie do zniesienia. Bo jak pewnie się już domyśliliście, Józef został potraktowany tak jak inni przed nim. Może warto też zaznaczyć, że kiedy Jeffrey i Joseph bumelowali sobie w łóżku, popijając piwo, to znaczy jeden z nich pił, we sławetnej wannie chłodziły się dwa inne ciała obłożone topniejącym lodem. A jednak był lipiec, było duszno i gorąco, a ludzie, żywi lub martwi, w gorące dni nie pachną. Owe dolegliwości zapachowe zostały wreszcie zgłoszone nie tylko na policję, ale również do zarządcy budynku. Ten dał damerowi ultimatum: albo pozbędzie się smrodu, albo wylatuje z mieszkania. I choć damer tłumaczył się, jak zwykle, że zepsuta lodówka, że mięso, że rybki zdychają z gorąca, zarządca nie chciał dyskutować. Do końca miesiąca smród ma zniknąć albo zniknie stąd damer. Załamany i zdruzgotany, że nic mu w życiu nie wychodzi, udał się znowu do centrum handlowego, gdzie byli przyjaźni ludzie. Byli młodzi mężczyźni marzący o karierze fotomodela. I spośród kilkunastu mężczyzn, którym zaproponował pozowanie za pieniądze, a którzy odmówili, znalazł się jeden, który z chęcią zgodził się na sesję. Był to 32-letni Tracy Edwards. Damer zabrał go ze sobą do mieszkania 213. Był wtedy w bardzo złym stanie, pił bezustannie od kilku dni i mało spał. Edwards wspomniał, że tego jednego wieczora Jeffrey kilka razy zmieniał swoją osobowość. Na początku, kiedy utrzymywała się jeszcze dobra faza kilku piwek, Damer był bardzo rozmowny, żartował i opowiadał wiele anegdotek. Wydawał się być fajnym kumplem. Ale po jakimś czasie, kiedy zamroczenie było coraz ciemniejsze, zaczął Edwardsowi grozić. Na jedną rękę nałożył mu nawet kajdanki, a potem kazał oglądać egzorcystę trzy. Wreszcie się uspokoił i poprosił Edwardsa, czy mógłby posłuchać bicia jego serca. Tracy zgodził się na to. Zdjął koszulę i pozwolił damerowi położyć głowę na jego klatce. Jeffrey. Pierwszy raz od dłuższego czasu poczuł się spokojnie. Zeszły z niego lęki o pracę, o mieszkanie. Czuł się jak u mamy w brzuchu. Był nieskalany, bezgrzeszny. Był bezpieczny i zaopiekowany. Wtedy Tracy poderwał się, uderzył i odrzucił Damera, a potem podbiegł do drzwi. Przed nim było kilka lub kilkanaście zamków, i sam do dziś nie wie, jak to się stało: że przykręcił ten właściwy i ten jedyny, na który drzwi były zamknięte, a potem wybiegł z mieszkania i z bloku na ulicę. Tracy Edwards wybiegł 22 lipca około 22:30. Na ulicę. Był półnagi, a z nadgarstka zwisały mu kajdanki. W takim stanie wpadł prawie na policyjny radiowóz. Zaskoczeni policjanci wysłuchali historii o tym, jak jakiś freak go zaatakował. Próbował odurzyć, zapiął mu kajdanki i nie wiadomo, co jeszcze chciał zrobić. Abstrahując od wszystkiego, Tracy'emu zależało jedynie na tym, aby zdjąć mu te kajdanki i pójdzie do domu. Nie chcę mieć nic wspólnego z tym psycholem. Jednak nie były to standardowe kajdanki policyjne, do których uniwersalny kluczek by pasował trzeba było jechać do psychola i wziąć kluczek od niego. Damer wpuścił policjantów do środka, z pewnością wierzył w to, że upieczę mu się jak za każdym razem, ale był w błędzie. Szukając kluczy do kajdanek, jeden z policjantów trafił na spory nóż, a chwilę później w jednej z szuflad znalazł plik zdjęć, które Damer robił swoim kochankom, kiedy ich dzielił i ściągał z nich skórę. Drugi z policjantów otworzył w tym czasie lodówkę, a kiedy zobaczył jej zawartość, wybuchł panicznym krzykiem. W przeciwieństwie do historii Dzieci z Beczki nie będę z wami przechodził teraz całego procesu. Wspomogę się Wikipedią i powiem jedynie, że Jeffrey Dahmer został oskarżony o 17 mordów. Zarzuty zredukowano później do 15. Materiał procesowy był tak obszerny, że prokurator nawet nie oskarżył go o usiłowanie zabójstwa ostatniego mężczyzny. Proces rozpoczął się w styczniu 1992 roku. Obrona wnioskowała o uznanie go za niepoczytalnego. Lekarze sądowi orzekli jednak, że Damer w momencie popełniania zbrodni był w pełni poczytalny. Został uznany winnym 15 zabójstw i skazany na 15 wyroków dożywotniego więzienia, co jak wiemy daje nam w sumie 937 lat. W mowie końcowej wyraził żal z powodu swoich grzechów i oświadczył, że wolałby umrzeć. W czym, jak wiemy, dopomógł mu 28 listopada 1994 roku Christopher Scarver. I zanim skończymy, zwłaszcza dla widzów na YouTube, pozwólcie, że pokażę Wam najbardziej dojmujący fragment rozprawy, kiedy bliska jednej z ofiar wyrzuca z siebie frustrację. Lindsay, whatever your name is, I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, motherfucker! I hate you! This is out of control! Don't fuck with me, Jeffrey. I'll kill you, God. Look at me, motherfucker! I'll kill you! I'll you! It's my Byłoby na tyle. Przypominam jeszcze, że jeśli chcecie posłuchać audiopowieści Lilith, możecie wspierać mój kanał, a tym, którzy już to robią, serdecznie dziękuję. Dziękuję zresztą także wam wszystkim, którzy subskrybujecie, łapkujecie i piszecie mi komentarze. Nie na wszystkie daję radę odpowiedzieć, ale czytam wszystkie i bardzo się z nich cieszę i biorę je sobie do serca. Trzymajcie się zatem zdrowo, no i do usłyszenia za tydzień. Pa!